Każdy myśli, że ta druga firma, ta druga osoba próbuje go wykołować, oszukać. Jedno z ogłoszeń wysłałem do firmy, której nazwy nie potrafiłem wtedy do końca wymówić, Johnson & LaSalle. 100 butelek jeszcze się zmieści gdzieś po kątach, ale później już jest trudnie. Nosem w nos, czyli rozmowy Eurobuildu. Dzień dobry, z warszawskiego Mindspace Koszyki, witam Państwa, Tomasz Cudowski. Dziś siedzę nosem w nos z Bartoszem Mierzwiakiem, dyrektorem zarządzającym firmy Logicor w Europie Centralnej. Witaj. Cześć, witaj, dzień dobry wszystkim. Siedzisz od lat w branży magazynowej, więc od pytania o nią właśnie chciałbym rozpocząć. Jakie są przewagi polskiego rynku magazynowego nad krajami sąsiednimi? Dlaczego potencjalni najemcy powinni dzwonić do Ciebie, a nie do konkurencji na przykład w Niemczech czy Czechach? Ja myślę, że my jako naród jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, potrafimy szybko dostosowywać się do jakichkolwiek warunków, jakie wokół nas panują i dzięki temu również ta branża magazynowa w Polsce rozwijała się bardzo szybko. Ja jeszcze pamiętam, jak w 2010 roku przeszedłem z biur do magazynów, było około 6,5 miliona metrów kwadratowych, dzisiaj to już jest ponad 17 milionów i na przestrzeni tych lat wyprzedzaliśmy kolejne kraje, kolejne rynki Europy Zachodniej. Dziś już jesteśmy na miejscu 7. Ostatnio wyprzedziliśmy Włochy. Może to nie jest tak ważne, kogo wyprzedzamy i gdzie jesteśmy. Ważniejsze jest to, że stajemy się integralną częścią łańcucha dostaw Europy Centralnej, ale również Europy Zachodniej. Wiele magazynów, które obsługują w ogóle Europę, czy też Europę Zachodnią, jest lokowanych w Polsce. Właśnie dlatego, że potrafimy szybko, skutecznie dostarczać powierzchni. A jak jest postrzegany polski rynek przez Twoich kolegów z innych krajów? Mówią raczej, Bartek, Ty masz szczęście, czy ale się stary wkopałeś? Na pewno bardzo doceniają to, co się u nas dzieje, co się zmienia, prędkość budowy dróg. To może przypomnę, bo to też taki mój konik, że mamy już ponad 1000 km więcej autostrad i dróg szybkiego ruchu niż Wielka Brytania. 4600 km na ten moment. Z jednej strony jest postrzegany jako ten dynamiczny, szybko rozwijający się, rosnący, natomiast też jest widoczne to na Zachodzie, jak bardzo konkurencyjny jest ten rynek. Mówią, fajnie macie, dużo się dzieje, dużo się zmienia, dużo się rozwija, natomiast na pewno nie masz łatwo. Potwierdzam, nie jest łatwo, konkurencja jest duża, ale ja jestem taką osobą, że akurat lubię konkurencję, bo ona zmusza do tego, żeby się rozwijać, żeby być lepszy. A de facto na koniec klient może z tego czerpać korzyści. Jakie plany związane z polskim rynkiem ma Logicor? Oczywiście takie, które możesz zdradzić. Nowe segmenty, lokalizacje, może jakieś akwizycje? Skupiając się w tym momencie na Polsce, mamy około 1,3 miliona metrów kwadratowych powierzchni. Rozwinęliśmy się w ciągu ostatniego roku o kolejne kilkaset tysięcy. Jak wiesz, wiele rzeczy jest tajemnicą, dopóki się nie wydarzy, dopóki nie zamkniemy umów zakupu, sprzedaży. Mogę powiedzieć, że na pewno chcemy rosnąć i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Centralnej. Ten region dla naszych nowych właścicieli, dla CIC jest bardzo ważny. Przyglądamy się wielu akwizycją. Przyglądamy się też temu, żeby kupić ziemię, żeby zacząć budować. Na razie to jest bardzo ogólne. Mogę Ci obiecać, że jak to się skonkretyzuje, to będziesz jedną z pierwszych osób, z którą mogę porozmawiać na ten temat. Trzymam to słowo. Według jakich kryteriów dobierasz sobie zespół? Bo budowałeś swój team od zera. Czy to byli znajomi, czy to byli zawodowcy? Co było takim najważniejszym czynnikiem, który decydował o zatrudnieniu takiego człowieka? Ktoś mógł powiedzieć, że najlepsi są znajomi zawodowcy, prawda? Ja wyznaję taką zasadę, że to zespół osiąga sukces, a nie ktoś, kto tym zespołem kieruje, więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby zatrudnić ludzi, którym mogę zaufać. Oczywiście znają się na tym, co robią, ale też bardzo często wychodzę poza tę strefę komfortu i szukam ludzi, którzy gdzieś są spoza naszego sektora, nawet branży, a mają duży potencjał w tej dziedzinie, na której mi zależy, bo nauczyć się biznesu czy danego sektora można w miarę szybko, więc chodzi o to, żeby byli pracowici, uczciwi, żeby byli graczami zespołowymi, bo u nas bardzo dużo opiera się o zespół. Tak się jakoś składa, że ludzie, z którymi pracuję, pracują ze mną latami i ta współpraca nam się układa naprawdę fajnie. W jakim kierunku Twoim zdaniem pójdzie sektor magazynowy w Polsce? Czy e-commerce dalej będzie go napędzał, czy może jakaś inna branża jest równie perspektywiczna? To nie tylko e-commerce jest siłą napędową naszego sektora magazynowego. Dzisiaj patrząc na nasz rynek, powiedziałbym, że mamy
trzy główne silniki, które go napędzają. Jednym z nich jest e-commerce, ale tak samo ważna, może ważniejsza, może nawet ważniejsza jest konsumpcja wewnętrzna, to, że Polacy w końcu zarabiają lepiej, chcą żyć na wyższym standardzie. To jest bardzo ważny, najważniejszy silnik. No i trzeci silnik, o którym już wspominałem, to to, że część centrów logistycznych obsługujących nie tylko Polskę, ale szerzej Europę jest lokowanych u nas, dlatego że można je dostarczyć pewnie, szybko, na czas, w standardzie. Także to są te trzy główne silniki, które dzisiaj widzimy i które funkcjonują. Ja myślę, że powinniśmy się uważnie przyglądać, bo czwarty silnik wschodni, tu niekoniecznie mam na myśli w tym momencie Rosję, tylko dalszy wschód naszych właścicieli, nadciąga i inicjatywa Belt and Road i wszystko, co jej towarzyszy, to jest kolejny potężny impuls do tego, żeby nasz rynek się rozwijał. A jakby nie patrzeć, zawsze jesteśmy po drodze. Mówiłeś, że lubisz konkurencję, bo zmusza do tego, żeby samemu bardziej się starać. A co cię traci u konkurencji? Co takiego dostrzegasz, czego sam byś nigdy w życiu nie zrobił? Taka jedna rzecz, która mnie drażni na rynku naszym, to jest to, że ludzie absolutnie nie potrafią sobie nawzajem zaufać w jakimś takim biznesowym pojęciu zaufania, żeby usiąść, porozmawiać, wymienić się informacjami. Każdy myśli, że ta druga firma, ta druga osoba próbuje go wykołować, oszukać, jego kosztem zrobić deal. Wiadomo, wszyscy bijemy się o te same transakcje, bo rynek jest na tyle transparentny, że widać je, ale można to robić w bardziej ludzki sposób. Ja wspominam te czasy biurowe jeszcze, gdzie to wyglądało trochę inaczej, tak bardziej cywilizowanie. Nie wiem, może i w biurach się zmieniło, ale to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej drażni. Dziękuję za pierwszą część rozmowy. Za chwilę ponownie spotkamy się z Bartoszem Miżwiakiem. Poznamy go od strony prywatnej. Nosem w nos, czyli rozmowy Eurobuildu. Witamy po przerwie. Nosem w nos siedzę z Bartoszem Miżwiakiem, dyrektorem zarządzającym firmy Logicor na Europę Centralną. Jak trafiłeś do branży nieruchomości? Pamiętasz, jak wyglądała Twoja pierwsza praca? Oczywiście, że pamiętam. To był ten czas wielkiego kryzysu, początku lat 2000. Pracę znajdowało się bardzo trudno, długo to zajmowało. No i tak jak wszyscy moi koledzy, koleżanki, rozsyłałem setki CV, próbując dostać się do paru branż jednocześnie. Moje preferencje chodziły między sprzedażą, marketingiem. O nieruchomościach raczej nie myślałem. Myślałem może o wielkiej wówczas piątce jeszcze. I jedno z ogłoszeń wysłałem do firmy, której nazwy nie potrafiłem wtedy do końca wymówić, Jones Lang LaSalle. Dostałem telefon zwrotny, że bardzo fajne CV i byśmy zapraszali pana na rozmowę do Jones Lang LaSalle. Ja mówię, przepraszam, dokąd? Justyna Wąs, która wówczas dzwoniła do mnie, mówi, do Jones Lang LaSalle. Ja mówię, aha, okej, okay, to już pamiętam, dobrze. To było dość zabawne, bo ta cała rekrutacja była przeprowadzona w ten sposób, że mieli zatrudnić jedną osobę na stanowisko graduate trainee. Przeprowadzili proces rekrutacyjny, który wypadł tak dobrze, że zatrudnili dwie, mnie i Tomka Burasa. Także ja i Tomek poradziliśmy sobie, myślę, całkiem okej dalej w nieruchomościach, ale był naprawdę to duży przypadek. W momencie, kiedy zdecydowałem się na Jones Lang LaSalle, miałem też już pracę potwierdzoną, podpisany nawet kontrakt ze strony Master Foodsa, wówczas Marsa, na stanowisko przedstawiciela handlowego. Także praca u podstaw, sklepy, przekonywanie pań, żeby moja półka była lepsza. Dostałbyś fajny samochód pewnie wtedy. Od razu, bardzo to było ważne, Ford Escort, mogę ci od razu powiedzieć. W Jones Lang nie było samochodu, to był jakiś tam ważny punkt. Natomiast pamiętam mojego ojca, tak powiedział, wiesz, synu, jest taka nacja, która bardzo mocno w nieruchomościach działa od wieków i zawsze sobie świetnie radziła, ale oni są mądrzy. Ja bym jednak szedł za mądrością, a nie za tym, co jest dzisiaj modne i to, że dostaniesz samochód, to może za parę lat będzie to lepszy samochód i wszystko się inaczej potoczy. Miał rację. I tak się stało. Gdy się poznaliśmy kilkanaście lat temu, siedziałeś po uszy w branży biurowej. Rzadko się zdarza, żeby ktoś zamieniał biura na magazyny i to na tak wysokim już wtedy menadżerskim poziomie. Jak to się stało i czy było trudno odnaleźć się w świecie big boxów? To było zabawne dosyć, bo dwa lata wcześniej, zanim ja dołączyłem do Prologis, z Jones Lang LaSalle odszedł Ben Banner i został szefem na Europę Centralną. I po dwóch latach, w momencie, kiedy ja de facto zastanawiałem się, co dalej ze mną, co ja mogę robić w biurach, jak się dalej rozwijać, zaprosił mnie na kawę i powiedział, Bartek, słuchaj, może byś przyszedł do mnie, został country headem, to wtedy market officer, nieistotne. Ja mówię, ale Ben, przecież ja się w ogóle nie znam na magazynach.
A Ben mówi, ale na czym się tu znać? Przecież tam jest parę słupów, podłoga, dach, jakieś podjazdy, doki i to jest tyle. Znasz się na tym, jak rozmawiać z ludźmi, wiesz, jak zawierać umowy najmu, wiesz, co jest ważne w biznesie, poradzisz sobie. No. Może nie było aż tak łatwo, ale muszę przyznać, że wiesz, to byłem dobrze przyjęty przez wszystkich w Prologis i to rzeczywiście sprawnie przebiegło. Gdzieś tak po roku pewnie już czułem się w domu. Ale magazyny trochę się od tego czasu skomplikowały. To już nie są tylko słupy, podłoga i ściany. Jak traktujesz ten swój rozwój w firmie? Czy to jest coś, co chciałbyś robić może nie do końca życia, ale dosyć długo? Na pewno się skomplikowały, natomiast podstawa jest zawsze taka sama. Można ją później ubierać w dodatkowe rzeczy, rzeczywiście w zależności od tego, czy to jest jakiś light production, czy e-commerce, czy mówimy o jakichś magazynach bardziej zlokalizowanych w mieście, cross-dockach i tak dalej. Natomiast podstawa jest ta sama, zasady są te same. Mnie się bardzo podoba to, co ja robię. Ja jestem dużym fanem infrastruktury, dróg. To się bardzo ładnie splata z tym, jak się rozwijają magazyny, gdzie one powstają. Kolejne duże miasta, które pojawiają się na mapie, które można zagospodarować. To jest dla mnie również od samego początku nie tylko Polska, ale cała Europa Centralna, więc ja bardzo lubię kulturę Europy Centralnej. Różnorodność tych kultur, różnych ludzi, języki i to mnie bardzo cały czas fascynuje i napędza do pracy. A jak się buduje oddział koncernu w Polsce? I to na rynku, który już w dużym stopniu jest podzielony między największych graczy. Co było największym wyzwaniem przy konstruowaniu zespołu Logicora? No właśnie skonstruowanie zespołu, czy pozyskanie kontaktów, kontraktów, co takiego? To był wrzesień 2014, zaczynaliśmy wówczas w 3 osoby, Ola, Roman i ja. Wiedzieliśmy, że mamy bardzo bogatego tatę albo mamę, który przekazuje nam kilkaset tysięcy, wówczas już prawie chyba 700 tysięcy metrów powierzchni, którymi mamy zarządzać. I tak naprawdę powiedzieli do nas, słuchajcie, no to są te metry, to są ludzie, z którymi dzisiaj współpracujemy, a wy wchodzicie i układajcie sobie to tak, jak uważacie za stosowne, oczywiście konsultując z nami, co się ma dalej wydarzyć. Więc zaczęliśmy 1 września znamiennie od tego, że poszliśmy do kina, bo nie mieliśmy nic, łącznie z tym, że okazało się, że nie mogliśmy wejść do biura, które wtedy wynajęliśmy, bo coś nie do końca było dograne, no ale już tam po 2-3 dniach sprawy się uruchomiły. Gdy organizujecie imprezy firmowe, ty wybierasz wino? Tak, ja wybieram wino. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest tak, że jak już wybiorę to wino, to ludzie mówią, że dobre, bo to ja wybrałem. Ja ich zachęcam, żeby jednak mówili, jak jest niedobre, że jest niedobre. A tak na poważnie, to wiesz co, przez te lata w tak małym gronie, bardzo zżytym ze sobą, to ja dokładnie wiem, co kto lubi. Nawet to nie jest tak, jak jakby może być powinno. Ktoś by powiedział, że do danych potraw wybieraj takie wino, bo to będzie najlepsze. Tylko ja wiem, że Agata właśnie lubi Gewürztraminera, Ola bardziej lubi Chardonnay, a jeszcze Roman to w ogóle białe wina, to po co? A jak się zostaje miłośnikiem wina, powiedz, w skrócie oczywiście. Trzeba być cierpliwym, na pewno trzeba się zarazić pasją. Ja się w 2009 zaraziłem od kolegi, zresztą Niemca, przesympatycznego Franka. Może to wytniesz później, ale to ja uważam, że gdyby wszyscy Niemcy byli tak wspaniali jak Frank, to by II wojny światowej nie było. Frank jest absolutnym geniuszem, jeśli chodzi o wino. Całe życie pracował z winami jako sommelier, jako handlowiec. I pojechaliśmy na ślub kolegi do Toskanii. To był właśnie rok 2009 i on zaczął opowiadać o tych winach, zaczęliśmy degustować, zresztą Ola była też wtedy ze mną tam. No i zakochałem się. Wcześniej oczywiście coś mi smakowało, było fajnie, impreza, można coś nowego poczuć, zrozumieć, ale ten 2009 to był taki punkt, że stwierdziłem, okej, ja chcę wiedzieć więcej, chcę się uczyć, chcę jeździć, poznawać wina. I dalej to jest tak naprawdę właśnie cierpliwość. Trzeba, jeśli się podejmuje taką decyzję, trzeba znaleźć sobie miejsce, gdzie te wina można gromadzić. Najlepiej od razu coś na kształt piwniczki, no bo 100 butelek jeszcze się zmieści gdzieś po kątach, ale później już jest trudniej, a poza tym, żeby je dobrze przechowywać. I jak się to lubi, jak się zacznie właśnie podróżować, bo ważne jest to, żeby zwiedzać różne kraje, poznawać różnych winiarzy, rozmawiać z nimi, degustować wina. Bo tylko przez rozmowę, przez te degustacje, przez to, jak oni ci powiedzą, skąd wyszli, żeby dojść do tego wina, jaki był rok, co się wydarzyło. Pamiętam wertykalne degustacje Cabernet Sauvignon u Aleksa Simcicza w Słowenii. Piłem wino i on mówi, co czujesz? Ja mówiłem, tutaj jest jakoś tak płasko, mocny kręgosłup. On mówi, a widzisz, a to był akurat bardzo deszczowy rok i właśnie dokładnie tak to się ułożyło. A tutaj mamy dużo owoców, bo było dużo słońca.
Także to tylko wtedy jesteś w stanie naprawdę poznać wino. Jeśli ktoś myśli, że pozna wina z książki albo że posłucha sobie, jak gdzieś tam na YouTubie ktoś coś opowiedział, to raczej nie. Trzeba poznać winiarzy, trzeba zrozumieć ich mentalność, ich sposób myślenia i tworzenia tego wina w wielu różnych sytuacjach. Znowu, nie tylko we Francji czy we Włoszech, ale też na Węgrzech, w Słowenii, w Gruzji, gdziekolwiek się da, żeby mieć pełnię wiedzy na temat tego trunku. Czym się kierujesz, zapełniając własną piwniczkę? Własnym smakiem, czy może względami, które są bardziej zrozumiałe dla inwestorów? Czyli, że kupujesz jakieś szczepy, ponieważ w przyszłości mogą osiągnąć niebotyczne ceny? To jest trochę tak, że jak kupuję jakieś absurdalnie drogie wina, które mi bardzo smakują, to wówczas mówię, że to są te względy inwestorskie, absolutnie bzdura. Zawsze i tylko i wyłącznie intuicją i smakiem, przyjemnością picia i tym, że lubię jakieś regiony też trochę bardziej niż inne i to są główne kryteria wyboru. Druga twoja pasja to wspinaczka. Wiesz co, to nie do końca jest może wspinaczka, tylko chodzenie po górach trochę wyższych niż takie przeciętne Beskidy czy Tatry, chociaż Tatry to bardzo fajne i mało przeciętne góry. To jest chodzenie po wysokich górach. To się zaczęło trochę przypadkiem. W 2017 roku to był taki rok bardzo trudny, jeśli chodzi o nawał pracy, bo sprzedawaliśmy wówczas firmę CIC, pracowaliśmy bardzo dużo i potrzebowałem takiego wentyla. W którymś momencie wiedziałem, że jak nie wyjadę gdzieś na moment, to zwariuję po prostu. I jak transakcja się zamknęła, to wyjechałem na Elbrus. I wszedłem na Elbrus jako pierwszą wysoką górę. Tam stwierdziłem, że to jest fajne. Na pewno nie łatwe, wówczas tak myślałem, ale fajne. No i zaczęły się kolejne góry, Kilimandżaro, Aconcagua i Denali. Teraz przygotowuję się już na masę Winsona na Antarktydzie. Te góry dzielą się de facto na dwie grupy. Na góry fitnessowe, jak je nazywam, jak Kilimandżaro i Aconcagua. Gdzie oczywiście na wszystkich wysokich górach powyżej powiedzmy 4000 już się zmagasz z chorobą wysokościową w różnych stadiach, więc jest coraz trudniej, bo jest coraz mniej tlenu. To jest mniej więcej tak, jeśli dobrze pamiętam, że na 6000 masz połowę tego tlenu, który jest tutaj, więc jest naprawdę trudno oddychać, no ale można się dostosować. I te góry fitnessowe to jest tak, że tam trzeba być super przygotowanym, jak najszczuplejszym, bo jest dużo chodzenia, dużo takich zwrotów. I góry zimne, czyli Denali, Elbrus w pewnym stopniu i na pewno masy Winsona też, gdzie jesteś cały czas na lodowcu, albo w przypadku Elbrusa prawie cały czas. No i wówczas to bardziej jest siłowy trening, bardziej taka wytrzymałość, bo teraz wróciłem z Denali i to były 3 tygodnie, 19 dni na lodowcu, do 60 kg w plecaku i na sankach za sobą. Tego się nie da już przy odpowiednich nachyleniach wnieść od razu, więc idziesz na raty. Jak zszedłem po tych 19 dniach, miałem 10 kg mniej. Szybciutko to nadrobiłem, pijąc wino, jedząc dobre jedzenie. To była potężna praca. Natomiast no, te momenty, gdzie jesteś gdzieś tam koniec dnia, tam słońce nie zachodzi, jest cały czas dzień, bo to jest lato, jesteś daleko na Alasce i stajesz sobie, patrzysz na te góry, ludzie się położyli już w namiotach, jest cisza, to jest coś niesamowitego. To jest takie przeżycie, które zostaje ci na zawsze w głowie, a do tego wiesz, nagle sobie uświadamiasz, jak wdrapujesz się na te wysokie ściany, trzeba komuś pomóc, coś się nieprzewidzianego dzieje, psuje się pogoda na 4 dni. 4 dni siedziałem w namiocie, nie mogliśmy się w ogóle ruszyć. To nagle te wszystkie nasze problemy tutaj, w Warszawie czy gdziekolwiek, stają się takie malutkie i można się odpowiednio do nich odnieść. A dokąd zamierzasz dotrzeć za 5-10 lat w swoim życiu zawodowym i prywatnym? Robisz takie plany? Zawsze robię plany. Ja lubię mieć coś ogólnie zaplanowanego. Jeśli chodzi o życie zawodowe, to ja ci nie powiem konkretnie, że chciałbym zostać na przykład prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mogę ci powiedzieć, że na pewno chciałbym robić rzeczy, które pozwalają mi tworzyć. Ja lubię tworzyć, chcę tworzyć. Im coś jest bardziej skomplikowane, złożone, wymaga wielowątkowego podejścia, tym dla mnie jest ciekawsze. Ja potrzebuję tego, żeby wokół mnie dużo się działo i to mi sprawia dużą frajdę. Więc takiej pracy szukam, w takiej pracy dzisiaj też jestem. Prywatnie wiele będzie się zmieniało. Dużo aktywności sportowej, dużo wina, dużo znajomych. Spotykać się z ludźmi i cieszyć się życiem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Gościem podcastu Eurowildu był Bartosz Mierzwiak z firmy Logical. Ja również dziękuję. Cześć. Dziękujemy za uwagę. Kolejne spotkanie nosem w nos już wkrótce. Do usłyszenia. Gadamy.